Jestem karmelitą bosym, w zakonie 21 lat. Obecnie posługuję w naszym klasztorze w Rydze na Łotwie. Jestem ojciec Jarosław od Matki Bożej Rożnowskiej. Posługuję w naszym klasztorze w Rydze na Łotwie. Na Łotwę przybyliśmy prawie 12 lat temu, we wrześniu 2006 roku. Początkowo była to wspólnota międzynarodowa, kolumbijsko-meksykańsko-polska. Mieszkaliśmy w katolickim gimnazjum i naszym pierwszym obowiązkiem, apostolatem była nauka języka łotewskiego. Oprócz tego ja posługiwałem tutaj w prawie świętego Józefa w niedzielę, ponieważ tutaj w niedzielę o godzinie 9 jest msza święta polska. Po roku nauki języka, pobytu w katolickim gimnazjum, po wizytacji ojca generała, kardynał metropolita Rygi powierzył nam, karmelitom, parafię świętego Józefa. Od tej pory posługujemy tutaj, właśnie w tej parafii. Nasze główne obowiązki, posługi można by podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to posługi związane z naszym, z rozpowszechnianiem naszego karmelitańskiego charyzmatu. Jest to próba łączenia istniejących tutaj na Łotwie środowisk karmelitańskich. Ponieważ na Łotwie obecna jest praktycznie cała rodzina karmelitańska. Są siostry karmelitanki bose, które mają swój klasztor w Ikszcile, około 30 km od Rygi. Jest świecki karmel, który regularnie spotyka się tutaj, przy naszym klasztorze. Są siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, które obecnie posiadają na Łotwie dwa domy. Jeden w archidiecezji ryskiej, drugi w diecezji jelgawskiej. Jest karmelitański ruch eklezjalny, MEK, który istnieje również tutaj w Rydze. Na Łotwie posługują kapłani, którzy należą do karmelitańskiego Instytutu Notre Dame de Vie. Rozpowszechnione jest również nabożeństwo szkaplerza świętego. Naszym zadaniem jest wspólne dawanie świadectwa o naszym charyzmacie. Drugą grupą naszych posług to jest posługa związana tutaj z parafią świętego Józefa. I to jest to wszystko, co łączy się z sakramentami, z posługą chorym. Ja również posługuję w więzieniu dla kobiet, które istnieje tutaj na terenie naszej parafii. Jestem wdzięczny Panu Bogu za te 12 lat posługi tutaj, na Łotwie. I uważam, że ta nasza posługa jest tutaj bardzo potrzebna. Przede wszystkim dlatego, aby nasza karmelitańska rodzina tutaj była pełna, jak również ze względu na istniejący tutaj w diecezjach łotewskich brak kapłanów, brak powołań. Zapraszam serdecznie na Łotwę.